Marcin Wasilewski. Cześć. Dzisiaj naprawdę potężne wyzwanie. Tak naprawdę liczyłeś na takie losowanie, na tego rywala? Nie myślałem w ogóle o tym, kto to będzie. Zgłosiłem się, że jestem gotowy na każdego. W ogóle coś wiesz o rywalu? Widziałeś jego styl walki, czy kompletnie Cię to nie interesuje? Jutro pokażę. To jest, tutaj w tym ringu to jest wszystko co innego, nie? Można boksować w rękawicach inaczej, tu to się rządzi swoimi prawami. Marcin, w ostatnim czasie też prowadziłeś zawodników, między innymi też Murańskich do walki. Nie przeszkadzało to w ogóle w skoncentrowaniu się nad swoją robotą? Nie było ciężko? Nie, no, można narzekać zawsze, nie? Jak ktoś chce, no to znajdzie sposób na wszystko. Dawałem radę, robiłem dwa treningi swoje, prowadziłem innych i jakoś to zapiłem. Rodzina mi pomogła, gdzieś tam pozwoliła delikatnie odpoczywać, jak wróciłem do domu, więc się udało. A jak w ogóle w tej chwili fizycznie się czujesz od ostatniej grondy? Bardzo dobrze. Dużo lepiej, dużo cięższy, dużo szybszy, dużo silniejszy. Wszystko na plus. Cięższy właśnie. Ile ważyłeś dzisiaj dokładnie? 112. Jezus Mar... A poprzednio, jeśli się nie mylę, to chyba około 108-109, tak? Około 101-102. 101-102? No. Jezu, co ty jadłeś? To co żona dała. I najlepszy catering w Trójmieście, kurkuma, nie? No kurkuma, tak pomyślałem, że to musi... To, zobaczcie, na kurkumie. Tak się buduje. Tak, słuchaj, na co możemy jutro liczyć? No na dobrą walkę, nie? Na pewno się nie poddam, na pewno będę bił się do końca i zobaczymy, co pokaże przeciwnik. Tutaj pokazał, że jest za zioro. Bardziej taktyka, czy bardziej serce? Najpierw taktyka, jak to nie starczy, to serce. Jak to nie starczy, to do upadłego. W takim razie wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia jutro. Dziękuję.